Cześć, zapraszam Cię na drugi odcinek z serii mojego pamiętnika z 20 roku z uprawy pomidorów bezglebowej. Zapraszam. W uprawie tunelowej, ogrzewanej, bo jeszcze musiałem później piec załatwić, uprawiałem dwie odmiany, bo tutaj były paczki chyba 500 roślin i 100, jeśli dobrze pamiętam, więc 500 roślin kupiłem sobie Tommy Marumucho, to jest chyba klasyczny pomidor malinowy. Jak tylko pytałem na uczelni prowadzącego lub prowadzącą jakieś zajęcia związane z warzywnictwem, Tommy Marumucho, rób Tommy Marumucho, kaliber jest wyrównany, pomidor bardzo fajny w smaku, bezproblemowy w uprawie, powiedzmy w cudzysłowie. I wziąłem sobie, bo potrzebowałem trochę więcej sztuk, bo miałem chyba 600 miejsc na pomidory w tunelu, to wziąłem sobie dodatkowo fuksję. Dlaczego fuksję? Tak po prostu, musiałem zdecydować, a to był pomidor większy niż Tommy Maru, tam chyba miał 200, 220, 240 gramów u mnie, więc troszeczkę inny kształt i po prostu malinowy pomidor, trochę inny niż ten Tommy Maru. Patrząc z góry na tę całą tackę tych koreczków, bo to było jeszcze w tacce, mamy najpierw wełnę mineralną, to jest wełna mineralna, i zakładamy, że ona może mieć pH wyższe niż pH potrzebne do tego, żeby pomidor wykiełkował. To jest sucha wełna mineralna, nie taka jak do dachów, żebyście nie myśleli, że to jest ta wełna szklana. To jest wełna mineralna wyciągnięta ze skały, przetopiona w iluś stopniach z dodatkiem hydrofilnym, to znaczy to jest hydrofilny, czyli ten, który chłonie, ciągnie i przytrzymuje wodę. Normalna wełna by przepuściła wodę i nie była jak gąbka. Ta wełna mineralna jest wełna mineralna ogrodnicza z dodatkiem hydrofilnym. Ona będzie trzymać wodę, a jeśli wodę, to i pożywkę, no bo jak rozpuścimy w tej wodzie jakiś nawóz, no to mamy elegancką pożywkę. Jeśli chodzi o początki uprawy roślin, to mamy coś takiego jak metodyki integrowanej produkcji. Takie coś robi Piorin. I Piorin również robi metodykę integrowanej produkcji pomidora pod osłonami, bo pomidora w gruncie też robi, możecie sobie poczytać. To jest integrowana metodyka produkcji pomidora pod osłonami i tam, dokładnie z tego miejsca brałem jakiekolwiek informacje, jeśli chodzi o uprawę pomidora, zaczynając od pożywki. Bo, proszę Państwa, zanim zaczniemy wysiewać pomidory na takiej tacce tych koreczków, to musimy zalać tę tackę, ale nie będziemy jej zalewać samą wodą, bo to musi być woda o odpowiednim pH z odpowiednimi składnikami na start. Oczywiście te pierwsze zalania tych koreczków nie będą bardzo stężoną pożywką, ale już coś tam na dzień dobry dajemy. Generalnie zaleca się te koreczki zalać wodą o pH powiedzmy 5,5, po to, żeby na pewno zmniejszyć to pH, bo może być tutaj na dzień dobry pH zasadowe, czyli powyżej 7. I my sobie je na początku zbijmy, potem będziemy trzymać w macie 5,5, 5,8 plus minus w trakcie uprawy cały czas. To może być nawet ciekawe, bo generalnie na polu ja bym powiedział, że dobrze byłoby pomidorom trzymać 6,2, ale to jest uprawa taka powiedzmy hydroponiczna, bezglebowa, więc robimy sobie 5,5. W tym pH będą najbardziej przyswajalne składniki. Zanim jeszcze zrobiłem tunel, już miałem pomidory wysiane. Wysiewałem pomidory 11 lutego. Pamiętam to do dziś, to jest dla mnie tak pamiętna data, dokładnie jak ta, kiedy wstawiałem pierwsze pomidory do tunelu. 11 lutego 2020 roku wysiałem pierwsze pomidory do uprawy bezglebowej, bo to nie jest uprawa glebowa, my to wszystko trzymamy poza ziemią z powodów, które już kiedyś wytłumaczyłem w odcinku z zarazy ziemniaka, na pewno. Tam mówiłem, że po to się robi uprawy bezglebowe, bo jak mamy jakąś chorobę w ziemi, no to co, nie będziemy wymieniać całej ziemi, tylko wywalamy maty, wstawiamy nowe, oczywiście na nową folię. Sprawa, zaczynamy od zera, uprawę dosyć tanie. Do namoczonej takiej tacki z tych koreczków wysiewamy nasiona i żeby nie parowała z nich niepotrzebnie woda, to możemy je przykryć, ja przykryłem je wermikulitem. I w tym celu byłem nawet u ziomka, bo byłem przy okazji, żeby kupić lampy do rozsady. Generalnie produkcja rozsady u mnie to też był jakiś kosmos i jazda bez trzymanki. Roller coaster ogrodniczy prawdziwy, ale to zobaczycie znowu za chwileczkę. I w momencie, kiedy byłem u ziomka po te lampy, to ziomek miał już takie pomidorki. One jeszcze nie były z owocami, ale już były kwitnące. I jak ja to zobaczyłem, bo to jest chyba ponad 1000 metrów kwadratowych, taka uprawa naprawdę intensywna. I tu zobaczyć już możecie prowadzenie pomidora w takie V, czyli z jednego rzędu jeden pomidor idzie na prawo, drugi na lewo. I jak dorosną do maksymalnej wysokości, gdzie są zaczepiane na drutach sznurki, to wtedy z tego drutu ściąga się nadmiar sznurku, bo tam jest nawinięte trochę sznurku, powiedzmy 2-3 metry. Pomidor się wtedy opuszcza i ten drut się przesuwa. I on później w miejscu, gdzie wyrasta z maty, to wyrasta w tym samym miejscu, ale czubek tego pomidora w pewnym momencie już jest cały czas przesuwany i on będzie tak wisiał, 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 wisiał. I ostatnie 2 metry będą w pionie, a tak to wszystko będzie po długości szło. I to, co będzie po długości, to już będzie bez liści generalnie. Zostawiamy te, powiedzmy, 2 metry z liśćmi. I byłem u ziomka z roku z ogrodnictwa, pozdrawiam Cię, Krystianie, bo wziąłem od niego dwie lampy, co były lampy sodowe, takie
naprawdę konkretne, do produkcji rozsady na początku w domu, później w garażu. I tutaj na tym zdjęciu po kilku dniach możecie zobaczyć, że już mi pomidorki kiełkują i te koreczki są przykryte tym wermikulitem. Wermikulit zapobiega nadmiernemu parowaniu wody z tych koreczków. Tak wygląda około 600 pomidorów wysianych w tackach 40 na 35 cm. Także jeśli chcecie produkcję, to w tym etapie to nie zajmuje dużo miejsca i to produkowałem normalnie w swoim pokoju. Tutaj mamy pomidorki, które już się wyciągały poważnie do światła, bo miały go troszeczkę mniej. Dlatego doświetlałem oprócz tej jednej lampy sodowej też tam trochę kilka małych LEDów. W tle widać beczkę, tam miałem już rozrobioną taką pożyweczkę bardzo, bardzo rozcieńczoną. I jak widziałem, że przesycha, to po prostu dolewałem. Tutaj mamy taką produkcję bardzo, bardzo prymitywną na lampie. Generalnie jeśli chodzi o lampy sodowe, to jest taka zasada, że nie można w pewnej odległości bliższej, tam chyba było pół metra, trzymać wierzchołków roślin, bo będzie wierzchołek rośliny po prostu przypalony. Ta lampa daje naprawdę dużo ciepła i licznik robi wtedy tak, jak się świeci ta lampa. Bo zazwyczaj ta lampa, nie pamiętam, czy ona miała 200 czy 400 watów, ale generalnie była naprawdę niezła. I odpalała się tak jak te lampy na ulicy, tak najpierw mrugała, potem świeciła takim słabym, nie wiem, pomarańczowym kolorem i dopiero później się rozkręcała. To jest prawdopodobnie zdjęcie jakiś tydzień po wysiewie, bo te pomidory generalnie jak mają ciepło, mają wilgotno, bardzo ładnie kiełkują i praktycznie w 100% wyrównane to kiełkowanie. To jest właściwie faza, w której normalnie moglibyśmy już pikować pomidory, czyli wyciągać je z takiego gęstego siania, kiedy one kiełkują, i sadzić już pojedynczo do doniczek, więc mniej więcej w tym momencie ja już ogarniam sobie miejsce w garażu pod te rośliny, bo trzeba w garażu zrobić miejsce pod 600 kostek, w których będziemy sadzić te rośliny. I tu już powinienem na pewno pikować, ale jeszcze trzeba było coś tam podziałać. Tutaj macie taki mój workspace, gdzie po prostu eksmitowałem samochody z garażu, bramę garażową ociepliłem styropianem, jakimiś szmatami, folią, żeby tam nie wiało, i ustawiłem lampę sodową i wstępnie już chciałem ustawić te kostki na ziemi. Minus był taki, że wiadomo, gdzie zimne powietrze najbardziej się składa, czyli w dole na zasadach konwekcji. I okazało się, że trudno mi jest nabić temperaturę w tym garażu. Więc musiałem na szybko pomyśleć o jakichś stołach, żeby podnieść miejsce wzrostu tych roślin, żeby one nie miały po prostu za zimno. To był luty. Ja wysiewałem 11 lutego te rośliny. To powiedzmy, że około 20 już musiałem mieć je w garażu. A garaż nie jest ogrzewany, tylko jest po prostu przy domu. Więc otwierałem drzwi od domu, żeby z domu to ciepło uciekało do garażu. To jest w ogóle kosmos jakiś, ta moja uprawa w tym roku 20. Wpadłem na pomysł zrobienia stołów podniesionych na paletach i na jakichś deskach. Wszystko z udziałem jakiejś folii budowlanej, więc później, żeby ta woda przy podlewaniu tych kostek mi nie spływała, to tam jakieś deseczki podbijałem po bokach, żeby ta folia była podniesiona troszeczkę, żeby ten stół był zalewowy, ale potem jak zalałem za dużo, to trzeba było to wszystko ściągać, żeby ta woda spłynęła. To były naprawdę... Jak nie ma się infrastruktury, to chyba nie powinno się takich rzeczy zaczynać, ale to zobaczycie później, jak mi to lipnie wyszło. Tutaj mamy już pomidorki do pikowania i te pomidorki widać, że bardzo ładnie przerosły paluszek z wełny mineralnej i właśnie przy pikowaniu ja starałem się umieścić ten paluszek odwrotnie, żeby jak największa część łodyżki pod liścieniem była w tej kostce. Ona się będzie też korzenić i to będzie pozytywnie wpływać na takie pierwsze strzelenie ze wzrostem rośliny. W tym odcinku ode mnie to wszystko. Jeśli jesteście zainteresowani, co działo się później, zapraszam za kilka dni na kolejny odcinek z serii uprawy bezglebowej pomidora, pamiętnik.